Atlantyda. Dwa tysiące dwudziesty piąty rok. Wschodnia Ukraina. Rok po wojnie. Gotowy? Tak. Dawaj, postrzelaj. Postrzelajmy. Dajesz. Trzy jedenaście. Gotowy? Gotów? Czas. 3,59. No dawaj. Dajesz. Dawaj, porozmawiaj. Nie po kolei. Gotów? Tak. 4,18. Gotów? Tak. Czas? 3,20. Pięknie. Brawo, Iwan. Utrudnimy? Dobra. Od środka w prawo i w lewo. Gotów? Gotów? Tak. Napierdalaj. Gotów? Gotów. Zadanie. Pierwszy, trzeci, siódmy, piąty. Już. Kurwa. No nic. Zadanie. Z prawej i lewej do środka. Od prawej. Gotów? Tak. Gotów? Napierdalasz, kurwa twoja. Drugi, szósty, ósmy cel. W dowolnej kolejności. Jasne? Jasne, dajesz. Napierdalaj. Pojebało cię? Pojebało? Co? Jeszcze w kamizelkę strzel. Proszę. PTSD. Kurwa.
Siadaj, ochłoń. Boli? Kurwa, boli. Przyjdziesz jutro do roboty? Pierdolę roboty z takimi typami. Patrzą na mnie jak na zwierzę. Obgadują za plecami. Myślałem, że wojna to zmieni. Ni chuja. Homo sovieticus, jaki był, taki jest. Cara im daj. Na początku chciałem ich rozstrzelać. Ale zrozumiałem, że lepiej samemu zniknąć. Znowu szajba? To pizdziec. Rozjebany jestem. Nie pamiętam, kiedy spałem. Daj puszkę. Chujowe naboje. Normalne patrony. Zwyczajne. Cześć, stary. Cię masz. Słabo wyszło wczoraj. Przepraszam. Daj spokój. Moja wina. Jak się czujesz? Słabo. Znowu nie spałem. Wszystko leci mi z rąk. Muszę odejść z huty. Świruję. Dokąd odejdziesz?
Może kudys. Może pójdziemy na najemników. Znów się napierdalać. Przynajmniej byłby jakiś sens. Mało ci? Znowu krew? Śmierć? Ładnie. Dobra. Wracajmy do pracy. Co to za robota? Co za chałtura? Co za fuszerka? Ja 40 roku tu przez 40 lat takiej nie widziałem. To mają być spawy? Dawniej spawałeś jak człowiek. Popraw. Elektrod nie żałuj. Spawy mają być grube. Przyjdę sprawdzić.
Wy, wasi ojcowie i dziadowie, pracowaliście ciężko i długo, by zapewnić godny byt swoim rodzinom. Waszą stal sprzedawano na całym świecie. Ви виготовляли високоякісний метал, який купував увесь світ. Творилище давну Україну. Купували тогочасну Україну. Але часи ще зміняються. Часи змінюються. Wszystko ma początek i koniec. Muszę ze smutkiem oznajmić, że ten wspaniały zakład zostanie zamknięty w celu modernizacji. I сьогодні я із сумом маю вас повідомити, що цей завод буде закрито на реконструкцію. Tak, rozumiem wasze obawy. Ale nie mamy wyboru. Rozumiem, що ви схвильовані, але іншого виходу немає. Nadeszły nowe czasy. Nowe technologie wypierają dawne metody. Ale przynoszą też nowe możliwości. Proponujemy wspólną pracę dla nowej przyszłości. Ukrainy konkurencyjnej i szczęśliwej. Nie poprzestawajmy na gloryfikowaniu przeszłości. Owszem, istnieje bohaterski duch przeszłości. Zaprzęgnijmy go do nowych technologii. I wspólnie cieszmy się nową przyszłością. I dawajcie zaraz відсвяткуємо прихід нового майбутнього. So thank you. Dziękuję. Napijmy się. Dawajcie świętować. Jaka modernizacja? Jakie nowe technologie? Wszystko zamkną. Co się dziwić? Nie mów. Nikt w to nie włoży pieniędzy. W Ameryce niczego nie zamykają. Pozbywają się konkurencji. Mogą sobie gadać, ale nadal dałoby się zarobić. Może, gdyby mniej kraść. Metal idzie za granicę. Przynosi do budżetu twardą walutę. Ale trzeba spłacać długi, które są wyższe od PKB. Wiecie, do czego to prowadzi? Jeszcze nasze wnuki i ich nie spłacą. Za 2 lata będzie tu pustynia. Pompują wodę z kopalni. Nie pompują. Nawet w rzece jest słona, pić się nie da. Radzę wynieść się na Krym. Most się tam zawalił i jest robota. Rozbierzesz go na złom? 19 kilometrów mostu. Przez twojego kurwa koleżkę hutę nam zamknęli? O to się biłeś? Spokojnie. Ludzi zabijałeś? Ilu masz na sumieniu? Ciebie bronił. A prosiłem o to? Źle mi się żyło? Miałem pracę. Teraz nie mam. Debile.
Pracujesz co drugi tydzień. Tu masz trasę i przepustkę, gdyby cię zatrzymali. Na granicy postawią pieczątki. Dwie? Tak. To podpiszesz w szkolenie BHP. A tu, że bierzesz materialną odpowiedzialność za wóz. Jasne? Jasne. Lepiej wróć przed zmrokiem. W zonie prawie nie ma cywili. W razie awarii będziesz długo czekał na pomoc. Lepiej napraw sam. Narzędzia masz w skrzynce. A resztę wody rozlej do butelek. Obowiązkowo. Powodzenia. Dzień dobry. Długopis jest? Jest. Tutaj. Załatwione? Tak. Powodzenia. Zdrowia życzę. Nawzajem. Dalej nie można, rozminowują. Przywiozłeś wodę? Powtórz. Będzie wybuch. Przyjąłem. Odejdźmy. Znajdujecie? Dziś na 400 metrach kwadratowych, 4 przeciwczołgowe. Rosjanie myśleli, że wjedziemy z czołgami. Nieźle. Podjedź, wezmę kanistry.
Jak to tu? Zaraz odkręcę. Tylko przeciwczołgowe, czy? Przeciwczołgowe, pomzy, PMN-ki, 50-ki, 90-ki. Wywozimy, wysadzamy tu, gdzie indziej. Roboty na 15-20 lat. Jasne. PFM-ek też dużo? Chłopaki znaleźli w lesie z 50. Wszystkie zniszczyli. A jest jakiś objazd? Cały czas prosto, tylko żebyś z niej nie zjeżdżał. A potem na trasę i dalej już będziesz wiedział. Zjeżdżaj zrazu na trasę, tam ty już rozbierasz się, kiedy jechać. Rozumiem. Napełnił się. Dobra, druże, dawaj. To na razie. Powodzenia. Przepraszam, że zatrzymuję, ale sterczymy tu już 3 godziny. Co jest? Zdechł. Przywiąż, przeciągnij. A ja podjadę. Wsiądę z panem, pokażę drogę. Dobrze. Zadzwoń, że wyjechaliśmy. Dobrze, że tu ciepło. Dostaliśmy tam prawie 3 godziny. Nikt nie przejeżdżał. Strasznie zmarzłam. Samochód świeżo po naprawie. Już się zepsuł. Tydzień nie minął. Nie dziwne na takich drogach. Coś kapie.
Strasznie hałasuje. Stara szkapa, ale jedzie. Połóżcie go tu. Cześć. Dobry wieczór. Naczekaliśmy się. Myśleliśmy, że nie dojedziemy. To dla pana, to dla nas. Podpis. Nina, Witalii. Do roboty. Cześć. Cześć. Pomóżcie. Podnieście go. Do rzeczy. Dostałem trup. Przywieziono zwłoki ubrane w kurtkę. Kurtka. Zieloną. Zelena. Zapinaną na plastikowy suwak. I plastikowe guziki barwy zielonej. Пластмасові, зеленого кольору. Тканина її волога. Тканина є вільготна. По всій поверхні. Покрита землею барви шарей. Сірого кольору. В вілу місцях. Також є численні. Знайдуємося роздарча різного кшталту і розміру. Різноманітної форми та розмірів. Кофта флісова. Блуза з поляру, чорна. Запінана на сувак. З двома кишенями. Кишені порожні. Кишені są puste. Тканина кофти. Тканина jest wilgotna. Також również покрита землею барви шарей. Сірого кольору. Футболка. Кошулька з коротким рукавом. Волога. Вільготна. Барви неокреślonej. На футболці. Z przodu i na bokach widoczne rozległe rozdarcia. Materiał koszulki rozchodzi się podczas badania. Spodnie typu wojskowego, barwy ciemno i jasnozielonej. Na lewej nodze naszywka MA-034. Śnieżne 16.03-11.45. Тканина штанів. Тканина спідні вільготна. Покрита ґрунтом. Покрита землею. Бічним поверхням. Бочні кишені замикані на гузики барви зеленої. Застібаю. Кишені są puste. Зелені. Кишені порожні. Труси. Майтки барви чорної. Тканина волога. Вільготна. Брудна. Брудна. Без ушкоджень. Труси без ушкоджень. Берці. Бути чорні, шнуровані. На шнурках. На чорній підошві. На чорній гумовій підошві. Розмір 43. Розмір 43. Ми ще довго боїмо тепер. Довго ще? Спізнявся. Ну, буквально 2 хвилини. 2 хвилини. Дословно хвилина. В берцях шкарпетки. В бутах шкарпети синтетичні, чорні. В них кості стоп. По зніманні одягу. По здінню убрання. Звуки правильної будови męskie. В стані заавансованого розкладу. У вигляді частинного зашкілетування і муміфікації. Голова овальна. Голова овальна. В лівій половині. В лівій половині чашки здеформована. Правий лобний тінь. З правої сторони płata czołowego. Волосся. Чорне волосся. Довго він так пролежав? Довго лежав? Рік. Рок? Може, півтора? Залежить від умов. Залежить від варунків.
На передній поверхні шиї. На передній частині шиї варства ziemi. Рот відкритий. Уста otwarte. В порожнині рота. В отворі гембовим ziemia i Шість патронів. Шість набоїв калібру 7.62. Покриті ґрунтом. Покрите ziemią. Вологі. Вільготне. Матове. Це полонений снайпер. Схвитаний снайпер. Чому ти так думаєш? Чому так мислиш? Набої 54. Набої 54. Легкі, зі сталовим рдзенням. Снайпер попадав в полон. Коли снайпер трапив до неволі, по інтенсивному прослуханню пихали йому набої в уста, запихали йому в рот. Змушали, щоб її повкнув. Уже повністю. А коли мав повне уста, докінчали його палкою і закопували. Потім закопував. Можливо, так і було. Могло так бути. Ушкоджень. Брак уразів в околиці шиї. Права кість відсутня. Сфотографувати щось ще? Ні, дякую. Ні, дякую. Добре. То вже пійдемо. Добре, до побачення. До побачення. Права кість відсутня. Брак правої дłoні. Ліве передпліччя. Левого передрам'я. Ліва кість відсутня. І левої дłoні. Суглобові поверхні. Поверхня ставів вільготна. Хрестка захована, зварта. Щільна. Піднімаємо. Podnosimy. Szkieleni pokrowy. Na plecach skóry brak. W okolicy lędźwiowej całkowity brak tkanek miękkich. W oblasti łopatok. W okolicy miednicy pozostały tylko kości. Dzielnicy tazu. Miękkie tkaniny відсутні до кісток. Кістки вологі. Кості są wilgotne, matowe, pokryte pleśnią. Трупом доставлено. Ze zwłokami przywieziono fragment czaszki prostokątnego kształtu. Розміром. Rozmiaru 12 na 9 cm. Краї дрібно зубчасті. Крайнє postrzępione. По внутрішній поверхні. Jasno brązowej barwy od wewnątrz. Jasno żółtej z wierzchu. Світло жовтого. Зовнішнім дослідженням закінчено. Koniec oględzin zewnętrznych. Przechodzimy do badania wewnętrznych urazów. Ну, ось і робота. Незла робота. Codziennie wozić trupy. No, насправді не кожен день. Nie codziennie. Нас буває, що ми місяць. Часом шукаємо місяць або dłużej. Декілька місяців. Тобі не набридло? Не маєш досить? Чим уже займалась до війни? Це робилась перед війною? Не повіриш. Не увіриш. Вчилась на археолога. Студіювала археологію. Можна сказати, працюю майже. Так, він справді працює в заводі. Tylko podzieje stale się. Tyle, że to zdarzenia nie sprzed tysięcy lat, a za twojego życia. Niby swoją historię. Wykopujesz swoją historię. A na wojnę jak potrafiłaś? A jak trafiłaś na wojnę? Szła paramedykiem. Zostałam medykiem. Якраз припало на кінець. Już pod sam koniec. Нас тоді було дуже багато. Mieliśmy wielu rannych. На жаль, ми zbieraliśmy tylko tych, co mogli przeżyć. А зараз маємо повернути. Teraz wracamy. Po tych, których zostawiliśmy. Це ж важко. То хіба трудно. Як собі справляєшся? Як собі радиш? Важко, але я трудно, але стараюся патрити на то інакше. Поситись трохи по-іншому. Ми даємо можливість загинути. Позволяємо полеглим пожегнатися з близькими. Закінчити історію свого. Закінчити історію життя. Війна. Це важливо. То важне. Вам за цю роботу хоч гроші? Принаймні вам за то платять? Ну як платять?
Płacą? Це наш власний волонтерський. Це наш власний проєкт. Ми самі шукаємо. Самі шукаємо фінансування. Шукаємо фінансування. Я, в принципі, працюю тиждень. В засаді працює це другий тиждень. В разі чого можете на мене розраховувати? Можете на мене лічити. Було б круто. Супер. Дякую.
Niezidentyfikowane zwłoki, częściowo zmumifikowane i zeszkieletowane. Na zwłokach mundur rosyjskiego kroju. Na prawym rękawie naszywka z napisem Rosja. Na prawej kieszeni na piersi wstążka świętego Jerzego. Na lewym rękawie wstążka religijna. Na głowie kewlarowy hełm. Na pasie po lewej nóż własnej roboty. Na pasie po prawej uszkodzony magazynek. Na nogach buty barwy brązowej, sznurowane. Brak tkanki miękkiej na prawej i lewej kości policzkowej. Pakujemy. Zmumifikowane, niezidentyfikowane zwłoki w wojskowym mundurze z panterkowym deseniem barwy oliwkowej. Na lewym rękawie godło Sił Zbrojnych Ukrainy. Pod koszulką barwy oliwkowej znaleziono dwa metalowe, wojskowe nieśmiertelniki. Prawa kieszeń na piersi uszkodzona, pusta. W lewej kieszeni wewnętrznej znaleziono telefon komórkowy. W spodniach w lewej kieszeni znaleziono apteczkę. Na nogach buty czarnego koloru, barwy czarnej, sznurowane. Tkanki miękkiej na głowie, lewej dłoni, dolnej trzeciej części lewej i prawej nogi, brak. Kości są gołe. Do worka. Połóżcie go tu. W worku plastikowym znaleziono kości niezidentyfikowanej osoby. Konkretnie czaszka z brakującą dolną szczęką, kręgi i żebra,
Prawa i lewa łopatka. Prawa kość ramienna. Lewa kość ramienna. Na jaki znajdziemy fragment, tkaniny z napisem, Ludowa Milicja Donbasu. Kości miednicy, ogonowa, prawa kość udowa. Jak tam? Przejdzie. Masz, posmaruj pod nosem. Wszyscy przez to przechodziliśmy.
Доброго дня. Дзень добрый. Дзень добрый. Доброго дня. Дзень добрый. Документы? То документы. Хлопцы. Хлопаки. Так. Номер с регистрацией. Угу. Тут подпись. Выписка из... Выпис с гостиницы. Tu? I tu. Wszystko? Reszta to my. Kiedy następny? Czekamy na wyniki, ale nie wcześniej niż za tydzień. Ja podyktuję. 47, 69, myślnik 349, myślnik 31. Gotowe. Do zobaczenia. Сергей, едем. Twoja trasa przechodzi przez posterunek. Cysternę zaraz podstawią. Dzięki. Trzyma się. Dzień dobry. Pamięta mnie pan? Pewnie. Jak się pani czuje? Lepiej. Porozmawiamy w samochodzie? Ja wam bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że mnie pan uratował. Ja rozumiem, podobno gdyby nie pan, mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Następnym razem radzę uważać. Wszędzie jest pełno min. Nie tylko min. Moja organizacja zajmuje się monitoringiem ekologicznym w takich niebezpiecznych strefach. Jeszcze przed wojną ten region zupełnie nie nadawał się do życia. Teraz to się zmieni. Setki zatopionych kopalni,
zniszczonych zakładów. Zatruli całą wodę. Zmiany są nieodwracalne. Wodę można wozić, destylować. Można, ale to nieekonomiczne. Uważam, że jedynym rozsądnym wyjściem jest wyjazd. Tyle lat wojny, żeby wyjechać? Potrzebowaliście 10 lat, żeby oczyścić region z trucizny sowieckich mitów, które hamowały wasz rozwój. Ale teraz musicie oczyścić wodę i ziemię. A do tego trzeba dziesiątków, jeśli nie setek lat. Wkrótce zakończę tu swój pobyt. Ale moja organizacja działa w wielu innych krajach. Zatrudniamy ludzi. To dla pana szansa wyjazdu za granicę, na jakiś czas. Albo rozpoczęcia nowego życia w Europie. Ja nie mogę dać zaraz odpowiedzi. Teraz nie mogę dać odpowiedzi. Ja rozumiem. Rozumiem. To moje namiary. Ma pan czas. Gdy pan zdecyduje, proszę zadzwonić. Jestem panu bardzo wdzięczna. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Coś poważnego? Seriozno. Tak. Sami dojedziemy? Dojedziemy? Nie. Alo, привіт. Cześć. Nasz motor zakłócił. Silnik się zatarł. Trzeba holować. Niedaleko fermy, 2 kilometry od mostu. Dobra, czekamy. Dobra, czekamy.
Dawno ty tu żyjesz? Długo tu mieszkasz? No tak, dawno. Długo. Mnie podoba się to. Podoba mi się tu. Tycho, spokojno. Cisza, spokój. Tobie nikt to nie zauważa. Nikt nie przeszkadza. Także było na zawsze. Ale nie zawsze tak było. Nie zawsze. Nie zawsze. Żyję jak się normalnie ludzie. Kiedyś żyłem jak normalni ludzie. I nagle wszystko się skończyło. Co to mu ty pyszło na? Dlatego poszedłeś na wojnę? Możliwe. Może. Z początku chciałeś prosto pomarć. Na początku po prostu chciałem umrzeć. Pobaczył jedną śmierć. A potem... Trzecią. Zobaczyłem jedną śmierć, drugą, trzecią. Sam ledwo nie zaginąłem. Sam omal nie zginąłem. Wtedy wszystko zmieniło się. I wszystko się zmieniło. Zrozumiałem, że trzeba żyć. Tylko czego nie pojedziesz z Wicy? Dlaczego nie wyjedziesz? A jaki sens Wicy? A jaki w tym sens? Wśród normalnych ludzi. Wśród zwykłych ludzi byłoby trudniej. Sebeczne obdurzysz. Siebie nie oszukasz. Albo sprzymujesz takimi. Przyjmujesz siebie, jakim jesteś, albo. Prosto znikajesz. Znikasz. Mnie takie życie odpowiada. I w ogóle tu. Właściwie. Zapowiednik. To rezerwat dla takich jak my. Może i tak. Może i tak. Wersja polska na zlecenie HBO Start International Polska.
Tekst Michał Kwiatkowski. Czytał Piotr Borowiec. Pojechać na jedzonym i z jedzeniem i z piciem.